Zamiatarki to maszyny komunalne, które swoje zastosowanie znalazły w niemal wszystkich dziedzinach życia codziennego. W firmach usługowych, produkcyjnych, handlowych, jak i w gospodarstwach rolnych. Ja nazywam się Dominik Szyszło i zapraszam Państwa na prezentację zamiatarki firmy Talex. Zamiatarki z serii EcoClean dostępne są w czterech szerokościach roboczych: 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m oraz 2,30 m. Zamiatarka w wersji standardowej posiada mocowanie pływające tuz przedni bądź tylni, dowolny rodzaj szczotki głównej, trzecie koło kopiące oraz mocowanie na widły paletowe. Prezentowany model to zamiatarka EcoClean 230 z pełnym wyposażeniem. Klient, dokonując zakupu zamiatarki, musi dostosować szerokość oraz wyposażenie dodatkowe do swoich potrzeb i indywidualnych preferencji. Nasze zamiatarki jesteśmy w stanie zagregować przy pomocy szybko złącza z niemal każdym ciągnikiem, ładowarką lub koparką ładowarką. Rozpoczynamy teraz agregację do ładowacza czołowego przy pomocy mocowania euro. Na zawieszeniu ruchomym umieszczone są dwa wskaźniki, które należy ustawić na odpowiednią wysokość, tak aby były widoczne z pozycji operatora. Po podłączeniu zamiatarki przystępujemy do prawidłowego ustawienia jej do pozycji roboczej. Ustawienie szczotki walcowej musi odbywać się jednocześnie z ustawieniem zbiornika. W zależności od ilości zanieczyszczeń nacisk może być ustawiony indywidualnie. Powierzchnia robocza szczotki powinna wynosić od 6 do 12 cm. Ustawienie zawieszenia zbiornika i siłownika należy dokonywać przed rozpoczęciem pracy. Wysokość zbiornika powinna wynosić od 4 do 5 cm z lekkim pochyleniem do powierzchni zamiatanej. Regulację pochylenia łyżki dokonujemy przez wkręcenie bądź wykręcenie końcówki tłoczyska siłownika lub śruby rzymskiej w zależności od posiadanej wersji zamiatarki. Zbiornik na nieczystości posiada szereg otworów, które pozwalają na jego wyregulowanie wraz ze zużywaniem się szczotki głównej. Ustawienie wysokości szczotki bocznej odbywa się poprzez zmianę pozycji w otworach. Do prawidłowego funkcjonowania zamiatarki wymagana jest tylko jedna sekcja hydrauliczna. Na górze zamiatarki znajduje się 175-litrowy zbiornik na wodę stanowiący część systemu zraszania z zewnętrznym filtrem, także nie pozostaje nam nic innego jak uzupełnić wodę i podłączyć wtyczkę do gniazdka. Niezwykle ważnym elementem odpowiadającym za komfort pracy jest system kopiowania terenu. Szczotki dostępne są w różnych wariantach materiałowych. Jeżeli zachodzi potrzeba odmiatania, należy zdemontować zbiornik na nieczystości i ustawić zamiatarkę w pozycji ukośnej. Głównym elementem eksploatacyjnym zamiatarki są szczotki. Wymiana ich polega na odkręceniu obu osłon i zdemontowaniu silnika hydraulicznego. Zamiatarka poprawnie ustawiona, prosimy pamiętać o regularnym konserwowaniu maszyny zgodnie z instrukcją obsługi. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Po więcej szczegółów zapraszam na naszą stronę internetową. Dzięki i do zobaczenia.